NASK przedstawia plik i folder na ścieżkach internetu. I co, koszu? Teraz dobrze stoję? Wysuń trochę lewą nogę do przodu i niżej na kolanach. Staram się, ale nie wiem, czy tak długo wytrzymam. Chcesz surfować? To musisz trenować. No wiem. Co ty robisz, pliku? Nie ma folder. A Mozilla z Chromkiem zaprosili mnie do wspólnego surfowania, więc się uczę. Nie mówiłeś, że o takie surfowanie chodzi. No i cała lekcja poszła do kosza. Ale coś się stało? Coś źle robię? Chłopaki nie wiedzieli, że zostałeś zaproszony do surfowania po internecie. A do tego deska nie będzie ci potrzebna. No to właściwie jak wygląda to surfowanie, o którym mówiły te aplikacje? Zacznijmy od tego, że to pojęcie jest już bardzo nieaktualne. Obecnie mówi się o korzystaniu z internetu lub przeglądaniu stron. Przeglądarki takie jak Mozilla, Edge, Chrome czy Safari funkcjonują bardzo prosto, a ich działanie jest podobne. Kursor, najedź na apkę Chroma i odpal. Siadami, folder. O, spójrz. To one otwierają strony internetowe, jeżeli znamy ich adres, ale również otwierają popularne wyszukiwarki, na przykład Google czy Yahoo, które służą do odnajdywania interesujących nas stron, w przypadku, gdy nie znamy ich adresu. Ale jak właściwie znaleźć i wejść na stronę, której szukam? A czego szukasz? No, nie wiem, może strony o nas? Nic prostszego. Sprawdźmy to, korzystając z naszej przeglądarki. Otwórzmy teraz w jednej z kart wyszukiwarkę, na przykład Google, i wpiszmy właściwe słowa. Czyli pliki folder. Chromku, wpisz słowa pliki folder. No, a ty, kursor, proszę najedź i kliknij przycisk szukaj. Lecę. O, już. Wyszukiwarka przeszukała wszystkie serwery i podała wynik. Wow, jak szybko. I to wszystko o nas? Wyszukiwarka pokazuje wszystkie strony w internecie zawierające słowa plik i folder. Spójrz, jest ich ponad 1,5 miliona. Internet to prawdziwa kopalnia wiedzy. No to co? Przeglądamy. No chyba nie masz teraz zamiaru tego wszystkiego sprawdzać. A czemu nie? Trochę byś się naskrolował. Że co? Skrolował, czyli przewijał w górę i w dół stron. Poza tym musisz pamiętać, że internet wciąga. I łatwo się przy nim zasiedzieć, korzystając z niego. Prawda, Chromku? Tak. No, jest bardzo interesujący. A jego możliwości są tak ogromne, że ciężko o nich w skrócie opowiedzieć. No ale wiesz co, folder? Ja mam czas. Opowiadaj. To bardzo dobrze. Spójrz na media z Grywusa. Ludzie w dowolnym miejscu na Ziemi, posiadając smartfon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do internetu, mogą na przykład zrobić zdjęcie czy film i umieścić je w sieci. Błyskawicznie sprawdzić, o której odjeżdża autobus lub pociąg, a jadąc samochodem, znaleźć najkrótszą drogę na mapie prowadzącą na nadmorskie wakacje. I co, może jeszcze przy tym sprawdzając, jaka będzie pogoda? Brawo, zgadłeś. A siedząc w parku, możesz na przykład... Scrollować strony z wiadomościami. Brawo! Pilnie się nie uczę. W głowie się nie mieści. Za to w internecie jak najbardziej. Możesz jaśniej? Ludzie coraz częściej wykorzystują zalety internetu. Zamawiają jedzenie, robią zakupy, rezerwują hotele, co daje im oszczędności czasu i pieniędzy. O czym najlepiej wie kalkulator. Tak, przez te zakupy ciągle liczą na mnie wydatki i oszczędności. O, ostatnio mama Oli kupiła w sklepie internetowym meble do jej pokoju. I zapłaciła za nie z internetowego konta w banku. No dobra, ale jak to możliwe, żeby tak wielkie krzesło i komoda przeszły przez ekran? Musisz pamiętać, że wszystkiego nie da się załatwić za pomocą sieci. Ostatecznie rzeczy kupione w sklepie internetowym przywiozą do nas kurierzy. Folder, co to za dźwięk? Słyszałeś? Spokojnie, to ćwierek komunikator. Taki program służący do komunikacji między ludźmi w sieci. Okay. Dzięki takim aplikacjom nawet kilka osób może jednocześnie rozmawiać ze sobą, pisząc krótkie wiadomości tekstowe, a nawet wysyłać i odbierać różnego rodzaju pliki. Ale zaraz. Ja nie pojawiłem się tu przez ćwirka komunikatora, tylko dzięki poczcie elektronicznej. Bo poczta elektroniczna to jedna z głównych usług internetowych służąca do komunikacji. To dzięki niej możemy wysyłać do siebie listy elektroniczne, tak zwane maile, które docierają z jednego końca świata na drugi w kilka sekund. Coś o tym wiem. To najszybsza poczta na świecie. Ale pamiętaj, musisz być ostrożny i komunikować się tylko z tymi, których znasz. Rozumiem. Chodzi o to, żeby być bezpiecznym w sieci. Pilny z ciebie uczeń. Wiem, folder. Wiesz co? Te twoje historie są tak wciągające, prawie jak sam internet.
Ale internet to nie wszystko. Przyjaciele, zabawa, rodzina, sport, hobby nie są wyłącznie w internecie, ale obok ciebie. Korzystając z sieci łatwo zapomnieć o ważnych rzeczach, jak choćby o tym, że są jeszcze inne obowiązki. A my mamy jakieś inne obowiązki? Twoim obowiązkiem jest teraz mnie złapać. Bo jesteś Berkiem! Co?